Akcja gospodarzy, 47. minuta meczu. Przy piłce jest Bizacki. Wycofanie przed pole karne i tam wspaniały strzał Fornalika. Gol jak marzenie. To była pierwsza bramka tego piłkarza w tym sezonie w lidze. 47. minuta i 1-0 dla piłkarzy prowadzonych przez trenera Pietrzaka. Ma nieszczęście do takich wspaniałych bramek Zbigniew Robakiewicz. Przed tygodniem w okienko jego bramki trafił Piekarski, teraz to samo zrobił Fornalik. Rzut karny dla gospodarzy, 7. bramka Mariusza Śrutwy. Było 2-0 dla niebieskich. Gospodarze w tym meczu zdobyli jeszcze jednego gola. Dośrodkowanie Grzelaka, 87. minuta. Nikt nie przeciął tej centry. Piłka wpada do siatki Robakiewicza i trener Bobo Kaczmarek.